Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z recenzją, pokazem kolejnej talii. Jest to Rebellion Tarot Artura Rogowskiego. Słuchajcie, pudełko zwyczajne do przechowywania, nie do noszenia w torebce. Bardzo ciekawa jest faktura papieru. Tego tutaj zupełnie, no może pod jakimś tam kątem trochę widać, on jest taki jakby wizytówkowy, słuchajcie, wizytówkowy, dosyć giętki. Tu macie kod QR, gdyby komuś się przydało. Tyły wyglądają właśnie w ten sposób, czyli jakby odwrócenie tej talii od razu powoduje, że tyłem wiemy, jaki jest tył. Ale tak to wygląda, jest dosyć, bym powiedziała, mroczna, ale bardzo ciekawa. Zobaczcie, jaka jest faktycznie, jeżeli chodzi o obrazki. Znaczy mroczna, nie że straszna, jakieś szkieletony tutaj się pojawiają, ale w ciemnych barwach. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo ładna. Jeżeli chodzi o wielkie arkana, to siła i sprawiedliwość są w typie Rider-Waite'a, nie Tarota Marsylskiego. I sami zobaczcie, że naprawdę, jeżeli chodzi o zobaczenie, jaka to jest karta, to jest dosyć proste. One bardzo fajnie leżą w ręku. Są nieco szersze, nieco od zwyczajnej talii karta, ale wielkością, jak widzicie, względem mojej ręki, słońce fajnie przedstawione, nie? W ogóle naprawdę fajne, spójne obrazy. Trochę takie punk, może mniej steampunk, ale no bardzo, bardzo ciekawa jest ta talia. I tak patrzyłam już na blotki, właśnie, które macie przed sobą, że może być nieco trudna do nie tyle interpretacji, bo karta jest kartą, znaczenie jest znaczeniem, ale do wyłowienia, co to za karta. Natomiast na tyle są wyraźne napisy po angielsku, że myślę, że nie będzie to dużym problemem. Talia kolekcjonersko jest, no, trójka pucharów, skojarzenie, jest rewelacyjna. Ona ma w sobie jakąś cząstkę archetypów Rider-Waite'a. Nawet to widać po tej siódemce pucharów, ósemka pucharów, gdzie ktoś odchodzi. Jest zbudowana na kompletnie takiej nowoczesnej symbolice, ale autentycznie bardzo, bardzo ładna. Tutaj akurat patrzę, czy jeźdźcy są, jeżeli chodzi o rycerzy. Z Wami dokładnie oglądam w sumie raz pierwszy. Powiem szczerze, że w ogóle mi się podoba. I tak jak mówię, ten dotyk tego papieru jest taki, słyszycie, papier jest chropowaty. Styl ludzi pojawiających się na tych kartach kompletnie jest kompatybilny z tym, co mi się podoba generalnie, jak noszą się ludzie. Ja jestem mało w umiejętnościach, mało umiem w punk, albo w ogóle w styl i w ubieranie, natomiast sama ta talia jest naprawdę ładna. Trójka monet, ona ma w sobie coś White'owskiego, przynajmniej na wielu kartach. Bardzo taka ciemna, fajna w odbiorze, spójna, kompatybilna ze sobą. Nie ma tutaj kart, które są w jakikolwiek sposób odbiegające od całości. Sama grafika, jak widzicie, nie jest grafiką, która razi, która jest jakaś sztuczna. To jest tak wszystko zrobione bardzo naturalnie. Ma zwyczajnie obcięte boki, tutaj nie ma złoceń, tego typu rzeczy. Zobaczymy, jak ten papier się tasuje. Teraz będę ją tasowała, ale mięciutki, słuchajcie, do zgięcia po prostu rewelacyjny. Naprawdę bardzo ciekawy papier. Bardzo taki mój wizytówkowy, miękki dosyć.
chropowaty, jednocześnie jakby śliski, bardzo ciekawie w rękach leży. No i jak zwykle zobaczymy, jaka będzie pierwsza karta z tej talii. Taka jest, widzicie, śliska, fajnie się rozkłada, fajnie to wygląda. I mamy tutaj króla buław. Jak wiecie, ja z ogniem pracuję bardzo dobrze. Nie dziwi mnie, że buławy tutaj wylatują. No talia, powiem Wam, mnie się osobiście bardzo podoba wizerunkowo. Ciekawa tematycznie. Bardzo ciekawy papier. Dajcie znać, czy mieliście ją w ręku, czy spotkaliście się z nią, czy może ją posiadacie w swoich zbiorach i kolekcji. Widzę, że tak nawet rozłożona dosyć ciekawie wygląda na stole. Wielkie arkana są przecudne, ale i małe nie odstają od ładności. No, przede wszystkim spójna i fajna. No, tak ona wygląda. Przyjrzeliśmy ją karta po karcie. Mam nadzieję, że dacie znać, jak Wam się podoba. Czy ją posiadacie, czy macie. Ja tam lubię Wam przedstawiać krótkie recenzje kart, które zakupię lub dostanę, z tego względu, że sama kiedyś bardzo często poszukiwałam, jak wygląda dana talia w każdej karcie, bo często na reklamach są jedynie kawałeczki pokazane, a człowiek, decydując się na talię, często chciałby mieć przegląd wszystkich kart, czy gdzieś ta właśnie spójność jest zachowana, czy przemówi do nas, czy niekoniecznie, czy wielkie arkana są tylko dobrze zrobione, a małe nie zawsze, bo i tak się właśnie w taliach bardzo często zdarza. I tak jak mówię, tutaj ten papier jest wybitnie ciekawy. Tutaj nawet, widzicie, ciężko Wam, bo kamera tego nie uchwyci, szczególnie taka kamerka do streamowania, ale szorstkość na zasadzie takiego wizytówkowego papieru. Miękkość, dobre tasowanie. Myślę, że kolory i wszystko inne będzie zachowane. Nie będą się brudziły boki, bo one już z gruntu są ciemne, tak jak widzę. Także myślę, że z użytkowania, bo ta talia będzie dla mnie talią również użytkową, będę dość zadowolona. Dajcie znać, co o niej myślicie, i buziaczkuję Was bardzo mocno. Pa, pa.